Szanowni Państwo, Pani Wiceprzewodnicząca PiS, Beata Szydło, bardzo ważnym posłaniem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, a przede wszystkim bardzo się cieszę, że w tym roku zjazd klubów Gazety Polskiej odbywa się w pięknej Kalwarii Zebrzydowskiej w moim okręgu wyborczym. Pozdrawiam Państwa wszystkich i mam nadzieję, że dla tych z Państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy, to będą niezapomniane wrażenia. Zapraszamy, wracajcie do Kalwarii, bo tutaj jest pięknie, ale tu jest też takie miejsce, w którym można bardzo dużo sił duchowych nabrać i my często tu przyjeżdżamy. Także przyjeżdżajcie z nami do Kalwarii, ja myślę, że Polska będzie silniejsza, kiedy tutaj Kalwaria będzie o nas pamiętała, tak jak i my będziemy pamiętali o Kalwarii. Proszę Państwa, ja chciałam również Państwa pozdrowić w imieniu Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który niestety bardzo chciał być tutaj dzisiaj z Państwem, ale nie będzie mógł. Ja oczywiście nie jestem w stanie go zastąpić, bo nikt nie jest w stanie zastąpić premiera Jarosława Kaczyńskiego, ale ja myślę, że Państwo zrozumiecie, jest teraz bardzo, bardzo trudny czas w Polsce, ale bardzo ważny czas, bo te ostatnie wydarzenia, ostatnie dni, właściwie każdy dzień przynosi tak dużo wydarzeń i Pan Premier teraz, nie ukrywamy, że to, co jest głównym celem Prawa i Sprawiedliwości, a możemy to tylko przy Państwa pomocy osiągnąć, jest zmienić ten zły rząd w Polsce. Naszym celem jest wygrać, wyjaśnić przede wszystkim katastrofę smoleńską, ale też sprawić, by w Polsce był rząd, który będzie pamiętał o wszystkich Polakach, a nie zajmował się tylko sobą. Jeżeli Państwo pozwolicie, przeczytam w tej chwili list, jaki do Państwa skierował Pan Premier Jarosław Kaczyński. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przede wszystkim chciałbym Państwu serdecznie podziękować za zaproszenie. Nadanie mi szczególnego charakteru gościa honorowego to prawdziwy zaszczyt dla mnie. Wciąż mam w pamięci zjazd sprzed 2 lat, kiedy to odbierałem Nagrodę Człowieka Roku klubów Gazety Polskiej, przyznaną pośmiertnie prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu. To był bardzo wzruszający moment, jedna z takich chwil, które umacniały mnie w przekonaniu, że długoletni trud mojego świętej pamięci brata i jego tragiczna śmierć miały sens i nie poszły na marne. Za to jeszcze raz Państwu dziękuję. Niestety nie mogę z przyczyn ode mnie niezależnych złożyć dziś tych podziękowań osobiście. Bardzo tego żałuję, gdyż niezmiernie wysoko cenię Państwa działalność. Ponadto muszę przyznać, że w Państwa towarzystwie bardzo miło spędzało mi się czas. Wkład klubów Gazety Polskiej w walkę o Polskę naszych marzeń jest nie do przecenienia. Zawsze jesteście Państwo na posterunku tam, gdzie sytuacja tego wymaga. Bijecie na trwogę, gdy jest tego potrzeba. Stajecie w obronie prawdy, wolności i pamięci. Nigdy nie zabrakło Was podczas smoleńskich miesięcznic. Nie pozwalacie zapomnieć o tej tragedii tym, którzy pamiętać o niej nie chcą i domagacie się prawdziwego wyjaśnienia jej przyczyn. Walczycie o wolność słowa i poszerzacie sferę wymiany niezależnej informacji. W Was tkwi siła i duch republikańskiego, obywatelskiego zaangażowania. Tworzycie swoistą Rzeczpospolitą wolnych Polaków. Za to wszystko również chciałbym Państwu gorąco podziękować. Kończąc, pozwolę sobie nawiązać do słów, które skierowałem do Państwa 2 lata temu i ponownie Was, drodzy Państwo, prosić o to, byście trwali w swoim dziele i nie ustawali w wysiłkach. Choć dziś perspektywa zwycięstwa zdaje się być bliższa niż rok czy 2 lata temu, to tym bardziej nie możemy pozwolić sobie w takiej chwili na spoczęcie na laurach. Życzę Wam więc hartu i siły ducha, cierpliwości i nadziei w służbie publicznej, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności, tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Serdecznie Państwa pozdrawiam, dziękując raz jeszcze za zaproszenie.
łączę wyrazy mojego szczerego szacunku, Jarosław Kaczyński.